A kto jest twoim nauczycielem? Nigdy nie miałem nauczyciela, nawet w dzieciństwie. Gdy ćwiczyłem, moimi przeciwnikami nie byli ludzie. Więc jakiego miałeś przeciwnika? Natura i wszystko, co nas otacza, jest moim nauczycielem i przeciwnikiem. Pojedynki z ludźmi stosującymi odmienne sposoby walki także doskonalą moje umiejętności. Wszystko wokół jest mi wrogiem, bo jeśli przegram, czeka mnie śmierć. A ojciec i matka? Aby zostać wojownikiem, nawet miłość rodziców trzeba traktować jak wroga i walczyć z nią. Czy społeczeństwo również jest wrogiem? Miłość i obowiązek przeszkadzają w surowych ćwiczeniach wojownika. Mówiono mi, że nigdy nie byłeś żonaty. Czy kobiety są także twymi wrogami? Miłość osłabia siłę woli. Drogą miecza należy kroczyć samotnie. Choć może te wszystkie zasady są moją słabością. Bliski przyjaciel to także wróg? Nawet przyjaciel jest wrogiem. Jeśli przyjaźń przekracza pewne granice, trzeba jej unikać jak wroga. A bogowie? Zmierzyć się z nimi to moje ostatnie pragnienie. Co? Nawet bogowie? Musashi, czy nawet mnie uważasz za swego wroga? Obawiam się, że tak. Powiedz dlaczego. Jesteś wrogiem mych ćwiczeń. Przecież proponuję, żebyś został moim nauczycielem fechtunku. Chcę, abyś swój styl walki rozpowszechnił w całym kraju. Jak możesz nazywać mnie wrogiem twych ćwiczeń? Moje ćwiczenia nie polegają na propagowaniu mego stylu walki, lecz na poszukiwaniu przy pomocy miecza tajemnego prawa rządzącego wszechświatem. Chcesz powiedzieć, że droga miecza jest poszukiwaniem sensu życia? Tak, i muszę nadal tak postępować, nawet gdybym miał poświęcić twój autorytet. Czy szacunek dla władzy to też twój wróg? Tak. Jesteś demonem miecza. Nie masz żadnego szacunku dla życia. To prawda. Czy uważasz się za zuchwałego i nieszanującego prawa człowieka? Tak. Podziwiam twój styl walki. Chcę, byś został moim nauczycielem fechtunku. Przykro mi, ale nie jestem godzien tego stanowiska. Odmawiasz? Tak. Śmiesz odmówić? Czy tak? Obawiam się, że tak. Postanowiłem zostać znakomitym fechtmistrzem, kiedy miałem 13 lat. Tajemnicę walki zgłębiłem w wieku 37 lat. A dziś właśnie przekazałem ci tę tajemnicę, panie. Co? Przekazałeś mi ją? Podzieliłem się z tobą tą tajemnicą, panie. Rozumiem. Siogunie. Siogun Iemitsu zrozumiał tajemnicę Musashiego. Zdał sobie sprawę, że Musashi nie lękał się jego władzy, bo podążał drogą miecza.